oddziałach kardiologii inwazyjnej w szpitalach w całej Polsce w tym roku w okresie marzec-kwiecień zaobserwowano spadek liczby leczonych pacjentów. Chorych z zawałem było mniej o około 40%. Dlaczego? A dlatego, że pacjenci czuli strach przed zakażeniem się koronawirusem. Bali się zadzwonić po pomoc nawet w stanach nagłych, nawet w przypadku zawału serca. Chorzy trafiali do szpitali w stanach bardzo ciężkich, a często zawał serca był przechodzony. Trzeba pamiętać, że zbyt późna wizyta u lekarza powoduje, że zabiegi są cięższe, a możliwości leczenia gorsze. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii GVM Karin w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach oddziału kardiologii interwencyjnej zapewnia pełnoprofilowe świadczenia kardiologiczne zakresem, nie różniąc się w zasadzie od dużych ośrodków klinicznych. Dzięki temu, że jest nowy budynek szpitalny, że mamy wspaniałe warunki sanitarne, epidemiologiczne i też takie lokalowe, no to można było z pełnym bezpieczeństwem kontynuować to, co robiliśmy jeszcze przed pandemią, czyli leczyć pacjentów chorych na serce. W ostatnim czasie oddział kardiologiczny poszerzył swoją ofertę o skomplikowane zabiegi wszczepień urządzeń resynchronizujących pracę serca. Serce jest pompą, która pompuje krew, ale jest sterowana elektrycznie i ta elektryka czasami u pacjentów zawodzi. I to jest ta dziedzina, którą ja się zajmuję. No i ta dziedzina elektryczności w sercu, leczenia elektryczności w sercu jest bardzo szeroka. O, można ją podzielić na taką część wspomagającą własne impulsy elektryczne serca, czyli implantacja rozruszników, co się odbywa już tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim od kilkunastu lat. Można to podzielić na bardziej zaawansowane kardiowertery, defibrylatory, bardzo zaawansowane rozruszniki serca z pewną resynchronizacją, czyli z poprawą funkcji serca. I te rzeczy zostały wprowadzone dopiero w tym roku, już w nowych warunkach. W ostrowieckim Karincie na stałe wykonuje się zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca w ramach umowy szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ablacje były prowadzone w Ostrowcu Świętokrzyskim w Karincie tutaj od 2008 roku, czyli to już minęło 12 lat od tego momentu. Oczywiście z większym lub mniejszym intensywnością te zabiegi były wykonywane. Niestety mieliśmy nawet kilkuletnie przerwy w wykonywaniu tych zabiegów, ale teraz mogę powiedzieć, że od kilku miesięcy regularnie te zabiegi są wykonywane już w Ostrowcu, tutaj w oddziale kardiologii inwazyjnej. Karint inwestuje i rozwija się. Wszystkie inwestycje zwiększają bezpieczeństwo pacjentów. Oddział ten wzbogacił się o nową salę operacyjną, nową salę całkowicie nowo wyposażoną w bardzo nowoczesne tak zwane ramię C, czyli to jest taki mini angiograf, który pozwala na bardzo precyzyjne zabiegi z zakresu elektrofizjologii z małymi dawkami promieni rentgenowskich. Nowy stół operacyjny, nowe urządzenia, których do tej pory nie było. Ta sala do tej pory stała pusta, teraz od kilku miesięcy już ją mamy, używamy i dzięki temu możemy równolegle prowadzić dwa niezależne zabiegi w tym samym czasie, co ma kolosalne znaczenie przy dłuższych, skomplikowanych zabiegach, na przykład tych elektrycznych. I w tym czasie, gdyby pojawił się pacjent z pilnym koniecznością wykonania pilnego zabiegu, na przykład w zawale serca, to my możemy jednoczasowo, dwóch lekarzy oczywiście osobno to robi, jednoczasowo leczyć dwóch pacjentów w tym samym czasie, wykonywać u nich ten zabieg. Ta sala jest nowa, nowoczesna,
bardzo dobrze wyposażona i mam nadzieję, że będzie tym mieszkańcom służyła nie tylko naszego powiatu, ale też i tutaj sąsiednich powiatów, dlatego że w tej chwili tam Starachowice są sprofilowane bardziej na leczenie koronawirusa, dlatego my przyjmujemy tutaj pacjentów nie tylko z powiatu ostrowieckiego, ale też z sąsiednich powiatów, ale oczywiście powiat ostrowiecki, no, najwięcej tych pacjentów tutaj jest, największe korzyści odnoszą ci pacjenci. Oddanie do dyspozycji lekarzy drugiej sali hemodynamicznej umożliwia wykonywanie procedur o długim czasie zabiegowym, a to z kolei gwarantuje najwyższy standard opieki nad pacjentem kardiologicznym. Oczywiście, jak wszystkie placówki medyczne w Polsce, Carint również musi mierzyć się z drugą falą zachorowań na COVID, której skala na chwilę obecną jest znacznie wyższa niż prognozowano. Ważne są działania mające na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa pacjentów oraz zespołu medycznego. Te konsultowano w Carincie z partnerami z Włoch, korzystając z ich doświadczenia z okresu dużej ilości zachorowań. Trzeba wykorzystywać dobre praktyki i nauczyć się na popełnianych przez Włochów błędach. Aktualnie w Carincie zabezpieczono odpowiednią ilość środków ochrony osobistej, wprowadzono restrykcyjne procedury reżimu epidemiologicznego i szkolenia personelu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów wdrożyliśmy najlepsze europejskie standardy w zakresie sanitarno-epidemiologicznym. Po pierwsze, są dwie niezależne sale zabiegowe, są miejsca izolacji dla pacjentów z dodatnim wynikiem koronawirusa, ale też uruchomiliśmy drugie niezależne piętro dla pacjentów z wynikiem potwierdzonym ujemnym, tak zwana strefa czysta. Przy tej skali zachorowań koronawirusem, z jaką mamy do czynienia, zdawaliśmy sobie sprawę, że nie da się wprowadzić sprawnej organizacji pracy i nie da się zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentom przy tak długim oczekiwaniu na wyniki testów. Oczekiwaliśmy na wyniki testów 2, 3, czasami 4 dni. W taki sposób nie da się powiedzieć, który pacjent powinien trafić na strefę czystą, który pacjent powinien trafić na miejsce izolacji. Dlatego jako jedni z pierwszych w Polsce, a myślę, że na taką skalę nawet pierwsi, wprowadziliśmy testy antygenowe najnowszej generacji do oznaczania wyników koronawirusa. Wynik takich testów mamy po 15 minutach. To jest znacznie szybciej niż samo wysłanie wcześniej testów do innych laboratoriów w celu oznaczenia wyniku. Ten wiarygodny wynik testu po 15 minutach, podkreślam wiarygodny, jest potężną bronią w walce z koronawirusem i zapewnia bezpieczeństwo pacjentów. Dlaczego mówię, że ten wynik jest wiarygodny? Wynik tych testów antygenowych, które są stosowane przez Centrum Kardiologii GVM Carint w Ostrowcu Świętokrzyskim, to są testy, które są zatwierdzone przez WHO, są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Epidemiologiczne i są jednocześnie zatwierdzone w sensie prawnym, czyli wynik testu antygenowego jest równy prawnie wynikowi testu PCR. Zapewniamy najwyższe bezpieczeństwo dla pacjentów. Jest to duży wysiłek i organizacyjny, i finansowy, ale robimy to dlatego, że pacjenci ujemni, czyli bez dodatniego wyniku na obecność koronawirusa, muszą być leczeni. Ciągłość świadczeń dla tych pacjentów musi być zapewniona. Nasza jednostka oczywiście leczy pacjentów z koronawirusem, ale przede wszystkim również pilnuje dostępności do ciągłości świadczeń dla pacjentów niezakażonych. Pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi to nie jest grono pacjentów, którzy mogą czekać długo na planowany zabieg, mogą odkładać wizytę w poradni. To nie są pacjenci, którzy powinni lekceważyć
objawy. Dlatego stwarzamy takie warunki, aby ci pacjenci poczuli się bezpiecznie. Koordynacja działań również ze szpitalem jest bardzo dobra. Naprawdę tutaj powiat, szpital ostrowiecki ma się czym pochwalić. Natomiast apel do pacjentów jest taki: nie lekceważmy objawów. Pamiętajmy, że śmiertelność przy nieleczonym zawale serca wynosi aż 40%. Zespół CARINT działa zgodnie z maksymą, że ryzyka nie da się wyeliminować, ale da się je zminimalizować, by zarówno pracownicy, jak i pacjenci czuli się bezpiecznie.